żebyś tu udostępnił pewien film. Z 13 września, powiedzmy wieczora, przeprowadzałeś jako głównodowodzący, można by rzec, wraz z policją, interwencję w mieszkaniu wynajmowane przez Monię. Tam praktycznie ty jako jedyny się odzywałeś, tam były też inne osoby, oczywiście je możesz zablurować, jakiś kuzyn bodajże Moni, jej były czy teraźniejszy, jakiś partner, jeszcze bodajże dwie osoby były. No i trudno, ja muszę to poruszać, bo to też mnie boli, nie, ta sytuacja. Ja z Moniką nie jestem kilka miesięcy, ale dalej kocham, nie? Nie już tak jako dziewczynę, że chcę z nią być, tylko tak po ludzku, no bo 13 lat spędziliśmy. Siedzę sobie, kiedy on mówił 13, tak? Czyli to było dzień wcześniej. Skończyłem live'a jakoś 12, o 1:19. O 1:19 w nocy dostaję telefon, uwaga, z Moniki Messengera. Telefon z Moniki Messengera, co wydaje mi się turbo dziwne, bo Monika zawsze do mnie dzwoni, jest jakby nieliczną osobą, która ma mój numer, nowy, więc zawsze do mnie dzwoni na telefon. Więc się zdziwiłem, ale mówię, dobra, może chce się doradzić coś tam, bo Boxer ją tam wtedy znowu mieszał. Jest to dla mnie przykra sytuacja, nie ogólnie, ale odzywa się k***a męski głos, bełkoczący w chuj. Więc ja myślę, o ja p***le, ale przypał, Monika zhakowana, nie? Taka moja pierwsza myśl. A jeżeli ją zhakowali, to mają dostęp do całego jej Messengera. Do jakichś prywatnych rozmów sprzed 10 lat ze mną, przeróżnych rzeczy, nie? Kurwa, przypał. No i gadam z tym gościem, nie? Mówię mu tak. On strasznie bełkotał. Rozumiem, że zhakowaliście Monikę. Jesteście od Boxdela. Taka moja pierwsza myśl, nie? Jakby przepraszam, Michał, że cię od razu posądziłem w tamtym momencie o to, że zhakowałeś czy coś. A ten, no ale tak pomyślałem, nie? A ten gość mi odpowiada, może i tak, może jesteśmy, ale dziwny. I strasznie dziwnie gada, więc sobie myślę, dobra, jacyś hakerzy, ale się wstydzą ze mną gadać, nie? Więc ja ciągnę temat, jak wy w ogóle to robicie? W jaki sposób ją zhakowaliście? Ściągnęła jakiś link czy coś takiego? A ten typ, ty masz mój adres, jutro się spotkajmy, masz mój adres. Ja mówię, o co chodzi? Na spokojnie, nie? I gość jak mantę, że mam jego adres, mam jego nazwisko i mam jego numer telefonu i żebym jutro do niego o 12 zadzwonił, sobie wszystko wyjaśnimy. Strasznie bełkotał. Ja mówię, o co chodzi? I on nagle mi podał imię. I to imię się zgadzało z nowym kolegą Moniki. Więc ja mówię, aha. Mówię, o co chodzi, nie? Co się stało, że do mnie dzwonisz o 1 w nocy? No a on dalej bełkotał. A Moniki nie słychać w ogóle, nie? Monika się nie odezwała, nie było jej słychać. Nagle gość się rozłączył i ja sobie myślę tak, chłop ma problemy z używkami, nie? Żeby to tam było, bo tu ja tu poszedłeś typie do szalonego, ja cię tutaj już nie będę chronił ani nic takiego. Typ ma problem z używkami, więc sobie mówię, a co jeśli on wyrwał tej Monice telefon i no, że ona jest w niebezpieczeństwie, nie? Tak jak mówię, no ja dalej, nie jesteśmy 4 miesiące razem, ale martwię się i kocham. Zadzwoniłem do Moniki i ona bardzo cichutko mówiła, bardzo cichutko, że wszystko ok, że dobra, bo imię mi powiedział, że kolega się zdenerwował, bo tutaj te jakiś był artykuł tam, że jakieś oświadczenia i tak dalej, że on się zdenerwował, no zazdrosny po prostu kolega, nie? Zazdrosny. Więc chciał mnie nastraszyć, nie? Że do mnie zadzwoni o 1 w nocy, ale mówiła bardzo cichutko. I ja pytam, czy na pewno wszystko w porządku, czy jesteś bezpieczna i tak dalej. Monika mówi, że tak. Nagle on odzywa się. A co ty tutaj wydzwaniasz do niej po nocach, wypisujesz do niej po nocach i tak dalej. Ja olewałem już go tak trochę w tej rozmowie i do Moniki, czy jesteś bezpieczna, nie? Żebym, no sugerowałem, że jeżeli nie, żeby dała mi jakiś znak. Czyli dopytałem trochę o jakieś tam inne rzeczy, ale tak, żadnego znaku bezpieczeństwa mi nie dała, więc uznałem, dobra. Dobra, luz. No i sprawę olałem, nie? Jakby życie się toczy dalej i tyle. Na drugi dzień, nie wiem, 15-16, dostaję telefon od nieznanego numeru, nie odbieram. Drugi raz dzwoni ten numer, nie odbieram. Trzeci raz dzwoni numer, nie odbieram. Dostałem SMS-a, że odzwoń M. Czyli pomyślałem, że Monika, nie? I coś się dzieje. Odebrałem, no i Monika. I mówi, że no, że nie czuję się bezpiecznie, że potrzebuje mojej pomocy. Ja pytałem, czemu mi wczoraj nie dałaś znać, jak dopytywałem? No to ona mówi, że on nad nią stał, ten gość. I że po prostu, no, bała się powiedzieć wtedy, że coś jest nie tak. Dopytałem parę razy, czy mam sprawę, bo właśnie, jak sprawę załatwić.
Problem polegał na tym, że Monika wynajmuje mieszkanie, a kolega nie chciał go za bardzo opuścić, na to wychodziło. Już jakiś czas próbowała, żeby on opuścił to mieszkanie, a on nie. I że ma duże problemy z używkami i tak dalej. Zapytałem kilkukrotnie, czy na pewno chcesz mojej pomocy, czy nie wolisz tego załatwić sama i tak dalej. Monika, że chce mojej pomocy. Zapytałem, gdzie jest. Dziewczyna tak się bała, że pojechała na miejsce, gdzie mieszkaliśmy te 13 lat i była w tamtej okolicy, nie? Więc ja pojechałem na miejsce tego starego domu, który teraz tam remontuje, i była tam z takim, no, swoim siostrzeńcem. Monika mi przekazała wtedy klucze i powiedziała, żebym tą sprawę załatwił. Natomiast ja powiedziałem, no wiesz, no tak, lipa, nie? Bo jak ja mam załatwić, skoro typ jest pod wpływem i jest agresywny w twoim kierunku, no to będzie też agresywny w moim kierunku, no bo jest zazdrosny, nie? Że jedyne co, no to możemy policję wezwać. No i wezwaliśmy tą policję, pojechaliśmy tam, policja tego gościa, no, wyprosiła z mieszkania, oddał klucze, wziął swoje rzeczy. No i się na tym skończyło. Na drugi dzień zwyzywał Monikę. Odgrażał się, że jacyś ludzie mu proponują duże pieniądze za nagranie materiału na mnie. Jakby mamy na załączonym obrazku. Natomiast nie wiem, ten gość dużo gadał bredni, więc może mu szalony nic nie proponował. Może on sobie to wymyślił. No natomiast wydaje mi się, że no ta relacja jest zakończona. Ja się nie chciałem wtrącać w to, mimo że kocham. Życzę Monice jak najlepiej. No ale jeżeli moja dziewczyna, z którą byłem 13 lat, poprosiła mnie o pomoc, bo czuje się w niebezpieczeństwie i jakaś osoba nie chce opuścić jej mieszkania, no to pomogłem. Czy to znaczy, że jestem zły? Czy ja tam wpadłem z gangsterami? Nie, weszłem z policją. I powiedział, co ciekawe, no ja rozumiem, że ten gość jest na mnie zły, no bo ten gość mówił, jutro się spotkajmy. No i spotkał mnie i mu powiedziałem, zobacz kolego, tak chciałeś się spotkać i jestem. Uważaj, o czym marzysz, bo marzenia się spełniają. Chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem. No powiedziałem mu, może go to uraziło, ale no wiecie, to też mam swój charakter, jak typ do mnie wyzwania i mi grozi, no to... Natomiast podejrzewam, że wiecie, no jeżeli Monika ufała tej osobie, no to tam pewnie będzie mielił jakieś z nią wiadomości i tak dalej. Pewnie dadzą to szalonemu, a szalony będzie publikował. No gadałem już o tym z Moniką. Natomiast w tej sytuacji, panie szalony, nie mam sobie nic do zarzucenia.